20 lat temu powstał Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sompolnie. Został powołany do życia uchwałą Rady Miejskiej. Podczas uroczystości z okazji jubileuszu placówki zostały wręczone podziękowania tym, którzy przez lata tworzyli jego historię. Życzę Wam morza cierpliwości, które jest Wam potrzebne. I oceanów wytrwałości. Jubileusz to również czas podsumowania pracy ośrodka. Realizujemy zadania pomocy społecznej, pomagając osobom i rodzinom w trudnej sytuacji, jakie się znajdują, udzielając pomocy pieniężnej, jak również wsparcia psychologicznego i prawnego, współpracując z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej ze Ślesina. Nasi pracownicy stanowią wykształconą kadrę w naszej placówce, każdy ma swój teren i trzeba tu zaznaczyć, że oczekiwania na pracownikach socjalnych są bardzo duże, jednak chciałbym zwrócić uwagę, jaka jest rozbieżność między pracownikiem socjalnym w Polsce, a pracownikiem socjalnym choćby w Unii Europejskiej, gdzie średnio dla pracownika socjalnego w Unii Europejskiej przypada 30 rodzin, którymi się on bezpośrednio zajmuje. U nas jest to od 100 do 160 rodzin. Ośrodek zajmuje się także osobami starszymi i samotnymi, a tych jest pod opieką placówki aż 70. Na stanowiskach opiekunek domowych w MGOPS zatrudnione są 22 osoby. Dobrą współpracę ośrodka z lokalnym samorządem podkreśla burmistrz Tadeusz Słodkiewicz. Tutaj bardzo mocno liczymy na współpracę z sołtysami, przede wszystkim z sołtysami, bo są to ludzie najbliżej tych swoich mieszkańców, tej najmniejszej, bym powiedział, ojczyzny. Znają najbardziej problemy i potrafią w porę zwrócić mnie uwagę, zwrócić kierownikowi ośrodka pomocy, że w danej rodzinie źle się dzieje, że dana rodzina wymaga pomocy. Wkrótce w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sompolnie rozpoczną się szkolenia dla bezrobotnych. Placówka pozyskała na ten cel środki unijne.